Czy powyższego pozytywna opinia? I po wyczerpaniu tych wszystkich opinii udzielam teraz, otwieram dyskusję na temat projektu budżetu. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę. Ja chciałem złożyć wniosek o poprawkę do budżetu, ponieważ na ostatniej sesji zobligowałem się znaleźć oszczędności dla dzieci ze żłobków. Znalazłem. Do wczoraj jeszcze pracowaliśmy nad tym z kilkoma osobami. Pozwolę sobie odczytać. Składam wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju Józefa Michała Skowrona. Zgodnie z paragrafem 36 uchwały nr 20/172/16 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29.06.2016 w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabki Zdroju składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rabki na rok 2020. Pierwsze, w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.022 wydatki na diety radnych, zmniejszenie kwoty ze 140 na kwotę 90 tysięcy, oszczędności mamy 50 tysięcy. W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.022 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie kwoty 3 milionów 795 na kwotę 3 miliony 680. Oszczędności mamy 109 tysięcy. W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.095 wypłata diety dla przewodniczących komitetów osiedlowych oraz diet dla sołtysów. Zmniejszenie kwoty 34 200 na kwotę 12 600. Oszczędności mamy 21 600. W dziale 855 tworzenie i funkcjonowanie żłobków, rozdział 85.505 zwiększenie kwoty ze 180 600 na kwotę 361 200. Uzasadnienie. Niniejszy wniosek został przygotowany, jeżeli będzie pozytywnie przegłosowany, z uzyskaniem roku 2020 w budżecie gminy Rabka Zdrój dodatkowej kwoty 180 600 na dofinansowanie dzieci objętych opieką w żłobku, aby dofinansowanie do jednego dziecka pozostało na dotychczasowym poziomie 350 zł. Po przeanalizowaniu wydatków w budżecie na rok 2020 realnym wydaje się dokonanie zmniejszenia wynagrodzeń radnym, przewodniczącym osiedli, sołtysom, burmistrzowi, wiceburmistrzowi, tak aby nie ucierpiało dofinansowanie dla żłobka w obecnej wysokości. Jako radny obiecałem na poprzedniej sesji mieszkańcom obecnym na obradach, że w przypadku słabej kondycji finansowej budżetu miasta oszczędności należy szukać gdzie indziej, a nie kosztem naszych dzieci. Takie oszczędności przedstawiam radnym pod głosowanie, wyznając zasadę, odkąd jestem radnym, my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Zacznijmy od siebie, ponieważ nasza praca jest służbą dla mieszkańców, którzy nas wybrali i których jesteśmy reprezentowani. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Robert. Panie Marku, czy można to rozbić, bo ja z niektórymi się zgadzam, a z niektórymi nie. I teraz będę się albo musiał wstrzymać przed całością, albo za, albo przeciw. Gdyby Pan rozbił to na jakieś grupy, wtedy bym miał bardziej otwarte pole do popisu. A tak, zamknął mi Pan drogę do moich decyzji na wszystkie punkty. Można na przykład sobie obciąć po 20%. Nie, ale ja nie neguję. Ja nie neguję, tylko ja do pewnych rzeczy mam, jestem za, ale nie, a Pan chce, żeby my to przegłosowali w kupie razem, więc będę miał problem. Z czego jest mówię? Z naszych wiek. Ale tak oczywiście. Wszystkim. No wszystkim. Wszystkim. No. Wiceprzewodniczący, przewodniczący. Tak. Dobrze. Kto jeszcze chciałby zadać? Kto jeszcze? Za darmo, nie wiem jak tam te strony. Proszę bardzo, ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Proszę, jestem za. Nie bywam zgodny, jakby to przeszło, nie? Przegłosowany ten punkt. Panie Darku. Panie Darku. Chwileczkę, pani. Jeśli zabierzemy sołtysom, to ja nie wiem, czy będzie chciał zabrać. Bo jest problem na
u nas było, nikt nie chciał być sołtysem. Panie Piotrze, czy ja piję do pana? Może zaczniemy sobie od... Proszę bardzo, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Mogły być poprawki wnoszone do projektu budżetu, ale zgodnie z uchwałą o procedurach uchwalania budżetu. Tam było zgłoszenie przed sesją budżetową o tworzenie autopoprawy, chyba do 13 czy 15 grudnia. Nie pamiętam, Druga sytuacja, panie radny, jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć teraz środki z GIE, to wcześniej musiała być uchwała o zmniejszeniu GIE ryczałtu. Więc to też nie da rady zrobić teraz, bo wcześniej musielibyśmy podjąć uchwałę zmniejszającą, Proszę państwa, chwileczkę. Ja chciałem państwu wyjaśnić, że po prostu w ten sposób, jeżeli byśmy chcieli szukać, to po pierwsze, jako radny pan Marek mógł złożyć taki wniosek do 13 grudnia, bo dotąd uchwała budżetowa o tym mówi, ma złożyć na ręce komisji budżetowej. Komisja budżetowa na swojej komisji ma ten problem wyłuszczyć, ma go przedyskutować, ma go przegłosować, przedstawić dopiero Radzie przed przyjęciem budżetu. Bo w momencie, kiedy budżet został przyjęty, został oddany do RIO, my już nie możemy w tej chwili wnosić poprawek na bieżąco. Musi być cała procedura tego zachowana. W związku z tym, dobrze, to mogę, panie Marku, tylko oddać komisji budżetowej. Ale panie Darku, złe słowa w taki złośliwy. Proszę pan Darek, pan Marek. Szanowni radni, pani również skarbnik. Ja dzisiaj złożyłem wniosek o poprawkę do budżetu i zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba podjąć uchwałę i Rada musi podjąć uchwałę, jeżeli chcemy takie poprawki złożyć. I zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ no, pracowaliśmy długo nad tym wszystkim, a no, nie mieliśmy dużo czasu od poprzedniej sesji, a obiecałem, że znajdę oszczędności, więc zaczęliśmy od siebie, tak stwierdziłem. I teraz w związku z tym, bo tak budżet będzie uchwalony, prawda, a na kolejnych komisjach budżetowych po prostu stworzymy, pan przewodniczący zrobi, prawda, będziemy głosować nad tymi zmianami, ponieważ zawsze poprawki do budżetu można wnosić zgodnie z przepisami. Oczywiście, dziękuję. To, co powiedziałem. Wniosek oddaję do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa się zastanowi, przygotuje projekt, przygotujemy projekt uchwały. Wszystko musi być przegłosowane, musi być to, takie, nie ma problemu żadnego. Proszę bardzo, czy w tle budżetu jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Takim powyższego, jeżeli idzie do... Idzie, nie będziemy głosować, bo nie ma podstaw do głosowania, tylko przekazujemy go Komisji Finansów Budżetowych. I Komisja Budżetowa będzie musiała wiedzieć, co z tym faktem zrobić. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania w ogóle projektu uchwały 108, uchwała budżetowa gminy Rawka-Zdrój na rok 2020. Przed złożonym zdaniem, państwo czytaliście, mieliście odczytane opinie RIO, opinie Komisji Problemowej i Komisji Budżetowej. W związku z tym proszę, przystępujemy do głosowania. Mamy się na Kto jest za, przyciśnie przycisk albo naciśnie przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 14 radnych głosowało, 10 jest za przyjęciem, 3 przeciw i 1 się wstrzymał. A więc uchwała budżetowa głosami 10 radnych została podjęta na rok 2020. Proszę państwa, tym sposobem byśmy mieli zrealizować